waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a bag. Siemanderko, witajcie moi kochani widzowie, kolejna ogromna, słuchajcie, liczba lajków na moim kanale. Dziękuję wszystkim naprawdę za każdy lajk, już sprawdzam ile tam dokładnie tego było. Kochani, mamy dzisiaj poniedziałek, nagrywam ten w poniedziałek odcineczek, dostaniecie go w środę. Jak wiecie, zmienił się, słuchajcie, harmonogram, dostałem znowu 1500 łapek, ja pierniczę. Dzięki, naprawdę wielkie, ogromne wręcz dzięki za każdego lajka zostawionego pod tym odcineczkiem. Dzięki, jesteście po prostu najlepsi. I po prostu lepszych nie ma. Nie ma lepszych widzów od was. Kochani, dobra, koniec włożenia w dupsko bez masła. Lecimy z odcineczkiem. Przede wszystkim, mam mega dużo kryształów, ale uwaga, to nie bez powodu. Kochani, ja już nie mogę się doczekać, aż przyjdzie sobota. Epicki weekend. A co w epicki weekend? Będzie wydawanie grzybców! Tak, słuchajcie, i to takie porządne wydawanie, nie takie, wiecie, jakieś byle jakie, nie? Ile tutaj jeszcze trzeba do tego? O, jak pięknie! No to na dzisiejszym odcineczku spuścimy sobie jeszcze kibelek. No dobra, to zacznijmy od kibelka. Tak, wiecie, że może mamy szczęście. Oczywiście jestem na 8 pozycji w rankingu, nie da się nie zauważyć. Dobra, ale jakiś taki fajny epik, gdyby to była broń dla zwiadowcy, ojej, jakbym się ucieszył. No, oby to była broń dla zwiadowcy. Dobra, 3, 4, Nieważne. Takie tam buty, kurcze. No niestety, no. Raz się ma farta, raz się nie ma. I z tym się trzeba pogodzić. W tej grze to jest normalka. No dobra. Na gabinet magii właściwie nie będziemy dzisiaj odświeżyć, bo to nie ma większego sensu. Mam wszystkie eliksiry i to zapas na dobre 2 miesiące. Dobra. No ale za to możemy sobie kogoś zaatakować na ręce. I kogo byśmy tu mogli zaatakować? A zaatakujemy sobie takiego gucia. Przegramy to przegramy, trudno. No niestety, zdarza się. Dobra, mam 47 milionów hajsu i w miarę ulepszoną twierdzę. Teraz już powolutku odkładam sobie tutaj, wiadomo, na ulepszenie żołnierzy i nie tylko. Ale też zacząłem ostatnio ulepszać właśnie tartak i zostało tutaj 4 dni i 5 godzin, także spoko luzak. Poczekamy sobie. Do tego czasu oczywiście troszeczkę słabo będzie z moimi surowcami, ale to się po prostu opłaca. Ta cierpliwość się opłaci, dlatego że gdy ulepszymy ten tartak, będziemy mieli 2 razy więcej na sekundę i właśnie z tego powodu jestem zadowolony. Dobra, 21 jeszcze mi zostało do zabić, znaczy do wykorzystania żołnierzy, ale to pięknie brzmi. Oj, taksuś, ty mały zboczuszku. O, będzie przypalik. W ogóle, kochani, spodobała wam się historia poprzednia? Mam nadzieję, że tak. No naprawdę, słuchajcie, to była z życia wzięta historia, kurczę. Tak, to nie jest tak, nie, że to zmyślone. Nie, to wszystko prawda, to naprawdę prawda. Tak. Dobra, no a my lecimy już z kolejnymi odcineczkami. W ogóle ostatnio, kochani, jest na kanale tak dużo komentarzy, że ja po prostu ledwo wyrabiam z odpowiadaniem na nie, więc jak na któryś nie odpowiem, to nie złoszcie się na mnie. To nie jest tak, że nie chcę na nie odpowiadać, że was ignoruję. Nie. Po prostu staram się jak najlepiej i na jak najwięcej komentarzy odpowiedzieć, ale po prostu no nie można. O kurde, pominąłem. Nie można mieć wszystkiego, tak? Dobra, i to będzie nasza ostatnia walka z twierdzy na dzisiejszym odcineczku. Teraz tak, ja się zastanawiam, czy kopać tą kopalnię, gdyż ja mam naprawdę teraz tyle tych, że po prostu, no nie wiem, no mogę jeszcze jakoś tam liczyć, że mi się trafi jakiś fajny kryształ, ale to nie jest tak, że wiecie, że on nam się trafi obsiób, nie? No, więc na razie zostaje tak, jak jest i myślę, że nikt się nie będzie na mnie tam złościł. Dobra, w ogóle co ja mam? Na 10, także wszystko jest ładnie poulepszane w miarę. Teraz to na 11 by się przydało wrzucić. Te dwie rzeczy, ale to może jeszcze nie teraz. Sala rycerska na poziomie 11. Łączna ilość ulepszeń 546. Boże, to jest masakrycznie dużo. Pozwólcie, że się napiję.
Ach. O kurczę, zasło w gardle, przepraszam. A że już nagrywam jakiś czas, bo jeszcze nagrałem dzisiaj Wiedźminka dla was, to no po prostu zasycha w gardle i ma prawo. Zrobiłem dzisiaj wszystkie misje, jak widzicie wykupiłem już 11 kufli, nie trzeba ani jednego kufla więcej, a przy okazji się nie da. Zrobiliśmy twierdzę, na razie zostawmy ją na bok. W ogóle jeśli chodzi o ranking twierdzy, to ja jestem... 33 jestem w rankingu, no... Nie najgorzej, nie mówię, że wiecie, że mogło być lepiej, no, nie no, pewnie mogło być lepiej, ale też nie będę narzekał bez przesady. Dobra, tam ziomeczek do mnie pisze, potem może to ogarnę. Oczywiście już od kilku dni mam zapchaną skrzynkę, także wybaczcie, jak nie możecie do mnie napisać. To jest tak, że raz po prostu czyszczę, raz nie. Dobra, usuńmy może sobie kilka wiadomości tutaj. W międzyczasie pewnie jeszcze dojdzie z jakaś. Lecimy do portalu gildyjnego Torturiel. Słuchajcie, to też jest cwana bestia. W ogóle nie. Słuchajcie, graliście w Diablo 2? To jest Duriel. To jest postać Duriela z Diablo 2. To jest niemalże identyczne z tym, że no wiadomo, musieli to jakoś przerobić, żeby... No, prawa autorskie, wiadomo, nie? Ale tak, słuchajcie, kochani, to jest właśnie... wzorowane na Diablo 2, także i naprawdę ta gra czerpie inspirację z wielu przeróżnych gierek i nie tylko gierek, filmów i tak dalej. Kurczę, to jest fajne, bo tak można sobie przypomnieć takie, wiecie, stare czasy, gdy się grał w Diablo 2. Kurczę, gdy mama zabraniała, bo to było takie krwawe, masakra, ale były czasy. Dobra, kolczasty zgryźliwiec to już jest, słuchajcie, portal w normalnym lożku, nie w gildyjnym. No i czy uda mi się troszeczkę tutaj go obić? Na pewno się uda, zobaczymy jak bardzo. Kolejny unik, kurczę, no cwaniaczek robi uniczków dużo. A właśnie te uniki są najgorsze. No ale z drugiej strony ja też robię. Czekajcie sekundkę, bo tu ktoś do mnie dzwoni. Zaraz wracam. Jesteśmy z powrotem, przepraszam, Mika do mnie dzwoniła i chciała po prostu niesamowite rzeczy. Nie powiem wam, nie wymusicie tego ode mnie. Nie, tak, słuch, nie. No, dobra, to lecimy. Kolczasty zgryźliwec, tyle mu zostało HP. Powiem wam szczerze, że dzisiaj ładnie pojechaliśmy z nim. No i troszeczkę go przycisnęliśmy do muru, prawda? No, także jest spoko, lecimy dalej. Teraz tak, na arence możemy znowu zaatakować. Spróbujmy jeszcze raz zaatakować Gucia. Czy może się uda tym razem? Tyle samo HP zostało? Really? No ale dobra, nieważne, no trudno się mówi. Teraz tak, mamy skończony jakby portal, tak, bo już atakowaliśmy dzisiaj. No i pytanie, czy walimy tego misia królikosrakę, czy może... Świątynie zimnej krwi. Mam dylemat. What can I choose now? Maybe let's start on this thing, yeah. Dobra, miś wygodnicki, który podciera się króliczkami, małymi, biednymi króliczkami, rozszmarowuje gówno na plecach. Właśnie dzisiaj zostanie pokonany. Tak, wierzę w to i słuchajcie, głęboko w to wierzę. Wiem, że teraz trzymacie kciuki i że pokonamy go. Pokonamy, mimo tego, że ma tyle masy, że jest tak bardzo odporny, że ma tyle HP, to ja głęboko wierzę w to, że go pokonamy. Tak bardzo głęboko, jak, nie wiem, jak najgłębsze jezioro w Polsce. Jak się nazywało najgłębsze jezioro w Polsce? Jezu, tyle razy powtarzałem tą nazwę i teraz zapomniałem. Nieważne. No, 666 tysięcy szczwana. Ty niegrzeczna, ty. No dobra, no i zostało nam tak naprawdę uporanie się z przeciwnikiem sam na sam. Musiałbym zabrać mu 50 milionów HP. To dość dużo, biorąc pod uwagę okoliczności, że on ma tego HP od groma i wali mi więcej niż ja mu, no to troszeczkę średnio najeżdża, nie? Albo średnio na królika, tak, suś ty, kurczę, śmieszku. Dobra, lecimy dalej. Barbar sporo zabiera, dlatego mówię, gdybyśmy ulepszyli naprawdę itemki dla Barbara, mam nadzieję, że jakieś fajne się trafią w ten epicki weekend, będę mógł je wrzucić do WCK i wtedy po prostu pozamiatamy
w ten sposób, że po prostu wrzucimy te słabsze i być może trafią się dla naszych ziomeczków te nieco lepsze. No ale przede wszystkim staramy się zaopatrzyć mniej kunegundę, tak? Czyli jakby dwóch zwiadowców, ta sama profesja i będziesz w czym wybierać, przynajmniej mam nadzieję, że poświęcając sporą ilość grzybków, jakoś mi się to zwróci w postaci itemków. Dobra, niestety, no... Powiem wam szczerze, no miś wygodnicki to jeszcze nie jest ten moment, w którym ja go po prostu zniszczę. I powiem wam szczerze, że ciężko z nim będzie. Biorąc na przełom, nie wiem, kilku najbliższych tygodni, bądź dni, no nie wiem, zobaczymy. Teraz tak, tutaj też nie mam szans, tu nie mam szans, tutaj już zaatakowałem, no i teraz... Jedyna nasza nadzieja, naprawdę, ale zanim to, bo właśnie sobie przypomniałem, że dzisiaj jeszcze nie kręciłem, więc zakręćmy. No i dzisiaj do 3 razy sztuka, czyżby? Powiedz, że Grzybson jakiś wpadnie, no proszę, dzisiaj chciałbym Grzybsona. Czy mogę dzisiaj otrzymać Grzybsona, please? Jest! Jest! W końcu nam się to opłaciło! Tak! Dobra, zakręćmy sobie jeszcze raz, już ostatni. No i mam nadzieję, że znowu Grzybson. Byłoby mi... bliziutko, bliziutko. No niestety wszystko ma swoje wady, zalety, priorytety, hierarchia, wartości i tak dalej. Dobra, zaatakujmy sobie tutaj jeszcze oczywiście. Pęk. No i lecimy dalej. Oczywiście atakujemy lożki i tym razem istota pozaziemska. Znowu wodogłowie, które ciężko jest pokonać i mnie się wydaje, że po prostu muszę poczekać do epickiego weekendu i nie mam wyboru, bo inaczej po prostu, no nie rozwalę tego. To jest, słuchajcie, zbyt mocne, chociaż teraz całkiem dobrze idzie. Ajajajajaj. Ale patrzcie, patrzcie! What? What? What the fuck? O luju! O luju! O luciu! O lewe, ale siadło! Masakra! Ja pierniczę, jaram się! Jaram się, słuchajcie, to ja nie wiem jak to siadło! O luju! Ale to było piękne! Ale pięknie, pięknie. Dobra, kochani, lecimy dalej. Smoko błędu. Dzisiaj już ten odcinek trzeba uznać za udany, bo pięknie daliśmy sobie radę. No i mamy wojownika. Z wojownikami jest dość łatwo, więc zobaczymy. Może tego też się uda nam pokonać. Dobra. No i lecimy z tym wojowniczkiem. O kurczę, troszeczkę sporo wali jak na wojownika. No, ale mamy dwóch zwiadowców przeciwko jednemu wojownikowi, więc być może ten pojedyneczek jest tutaj troszeczkę zacięty pod tym względem, że my robimy uniki, a on nie robi bloków. Przynajmniej na razie nie robi... Nieważne. Dobra. No kurczę, no serio? Trzy ataki na cztery... Trzy bloki na cztery ataki? Dobra, ale jest tak, możemy zaszaleć, możemy spróbować. Bo ja wyczuwam, że... O, 23 miliony zabrałem teraz. Ja wyczuwam, że on jest do zrobienia. Tak, ja to czuję, ja to czuję, ja to po prostu czuję swoim nosem, kurczę. Jest! Szczwana sobie poradziła sama. Nie, no pokażcie mi tą walkę. Jest, mamy 303 level, słuchajcie, wbity. Pięknie, ładnie, zarąbiście. Po prostu jaram się, nie? Dobra. Mamy nową itemkę. Ale on ma już też dobrą. Dobra. Okej, poczekajcie jeszcze sekundkę, skoczę na chwilę do kuchni i zaraz wracam! I kochani, już wróciłem, przepraszam najmocniej, już nie będzie przerw w tym odcinku, nie będzie i koniec. Dobrze, kochani, pokonaliśmy przed chwilą kolejnego przeciwnika. To jest masakra. Ten odcineczek jest tak piękny, że nie wiem, czy coś zostanie na kolejny, prawda? Dobra, ale lecimy. Mroczny obcy, skoro jest pasja, skoro jest, kurczę, szansa na pokonanie, skoro mamy serię zabójstw, po prostu już double kill, może pokusimy się jeszcze o trzeciego przeciwnika. A przynajmniej taką mam nadzieję i ja już czuję, już w tym momencie czuję, że on jest do wzięcia. Go trzeba sposobikiem. Spokojnie, kochani. Jesteście najlepsi, moi kochani, wy, kurczę, przyjaźni ludzie, jesteście najlepsi po prostu. Dziękuję, Blejduś.
Kocham cię, Blade'uś, jesteś najlepszy. Dobra, lecimy dalej. No kurczę, coraz większy opór stawia Bestiano. No ale ona jest do wzięcia. Się postarasz, tak, coś to weźmiesz. No dawaj. Pokaż, kto tu ma jaja. Pokaż, kto tu ma ino takie granaty, kurcze. Dobra, kurczę, 3 miliony, no już tak blisko, już tak blisko. No teraz 4 miliony, no kurczę, znowu 4 miliony. On jest do wzięcia, to jest 100% pewniak, że to jest do wzięcia. Skoro zostaje mu 4 miliony, to i równie dobrze. Pozamiatane! Kurczę, dla maga, szkoda. Dobra, zapiszmy sobie tą walkę i zobaczymy, co tutaj odwaliła Szwana Kunegunda, bo ja mogę się założyć, że po prostu... no. No, dziękuweczka. Dziękuweczka. No, atmosferka w gildii musi być, prawda? Już sprawdzam, słuchajcie, co ona odwaliła. Już sprawdzam. Dobra, pokaż tą waleczkę. Mroczny obcy. Barbuś tutaj... Tak... No, trochę zaszalał, no. 6 milionów jak 6 milionów. No, Maguś też tak trochę skrytami posypał, no 10 milionów zabrał w kilka sekund. No i Szwana, Szwana kawał dobrej roboty. Kochani, jeśli teraz wygrywam, na szczęście, bo już od kilku odcineczków nie wygrywaliśmy, to teraz mamy triple killa na odcinku. I to jest w tym wszystkim najlepsze. O, ona dostała tylko jeden cios. Spoko, spoko, nie no, spoko. Dobra. No i to jest w tym wszystkim najlepsze, kochani, że nie dajemy rady przez, nie wiem, kilka odcinków, a tu nagle na jednym takie bang, 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 nie? No. Powodzonka również. No, dobra. O, Blade już 300, co? A, bo, no kurczę, top 1 na serwerze, no to... Wiadomo, że Blade'uś tam, kurczę, kara wszystkich, nie? Na prawo i lewo. No ale jest to mag, to jest dobre. Widzicie, widzieliście tą anarchię. Na początku wygrywali zwiadowcy, to zwiadowcy byli najlepsi na serwerze. Później wkradł się jakiś tam jeden czy dwóch wojowników, a teraz magowie. I tych magów jest coraz więcej w topce. Spójrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 7, 8, 9. No ja wiem, że zwiadowców będzie więcej, no a teraz wojowników jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to 16 jest zwiadowców, nie? W topce. No ale wiadomo, że zwiadowców się tak fajnie gra, bo tutaj raz siądzie, raz nie siądzie i to tak wiecie, no. Dobra, przybysz z kosmosu. O, luju, o, wow. Sorry, tak, już nie prędko. Oj, poczekacie chyba, zanim to zrobię. Już na pewno dużo łatwiej będzie tutaj, co? A może nie tyle, co dużo... Nie, będzie dużo łatwiej. Chyba. Chyba, czy to tak mi się zdaje, tylko taksuś? Taksuś, zdaje mi się, czy będzie łatwiej? W sumie oboje te... Oba te przeciwnicy są do siebie podobni bardzo. Czekajcie, ten ma... 6400 inteligencji, tak? A tamten ma ile? 6500, aha, czyli... Aha, czyli mimo wszystko lepiej to atakować. No dobra! Okej, no nie ma problemu. Kochani, na dzisiejszy odcineczek to by było na tyle. Dzisiaj wyjątkowo nie czytam wiadomości, za co was przepraszam, ponieważ idę się przygotowywać do jutrzejszej matmy, mam sprawdzianik. I kochani, to tyle. Zapraszam was na kolejne odcineczki. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Nie poddawajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Taxi ZRT, jeszcze raz dziękuję za łapki. Siema.